jakich ulg podatkowych korzystać mogą lokalni przedsiębiorcy? W jakim zakresie mogą otrzymać pomoc publiczną? I wreszcie, na jakie wsparcie liczyć mogą ze strony największych inwestorów? Oferta Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy jest bardzo atrakcyjna z tego względu, że lokalny przedsiębiorca, który zdecyduje się inwestować i poniesie nakłady inwestycyjne, może, szacując sobie na podstawie tych nakładów, wyliczyć pomoc publiczną i ta pomoc publiczna będzie jednocześnie zwolnieniem od podatku przez cały czas działania na terenie strefy, aż do końca istnienia strefy, czyli na dzień dzisiejszy do 2026 roku. Myślę, że to mocno wesprze finansowe zdolności tych małych naszych przedsiębiorców. Między innymi w takich tematach swoją ofertę inwestycyjną zaprezentowali pracownicy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej InvestPark. Bardzo zachęcam małych przedsiębiorców, żeby jednak decydowali się przenosić swoje zakłady na tereny strefy. Myślę, że warto skorzystać, warto oszacować swoje możliwości. Zapraszamy do siedziby strefy na rozmowy, na zapoznanie się z materiałami. Oferujemy pomoc, oferujemy wsparcie, zarówno jeśli chodzi o kontakty z samorządami, z mediami. Jesteśmy otwarci, zapraszamy. W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy zainteresowani rozwinięciem działalności na terenie podstrefy Żarów. Swoją ofertę podczas spotkania z przedsiębiorcami w piątek 13 września przedstawili także pracownicy Tauron Dystrybucja S.A. Dziękuję za te lata współpracy. Firma Elektrolux zawsze wspierała, wspiera. Jestem przekonany, że dalej będzie wspierała wszystkie nasze działania, również te społeczne. Jest ich bardzo dużo. Zresztą wszystkie firmy Państwa wspierać i za to bardzo serdecznie dziękuję. A Ciebie jeszcze nie żegnam, ale tylko dziękuję. Dziękuję bardzo. Dosłownie słowo, bo jestem zaskoczony. Bardzo dziękuję i ja się też jeszcze nie żegnam, bo jestem tutaj do końca roku w podstawie żarowskiej, a później będę pracował w Oławie. Także dziękuję wszystkim za współpracę, z kim miałem okazję współpracować i dziękuję również panu burmistrzowi za te dwa lata spędzone wspólnie tutaj na przystępie. Dziękuję bardzo.